Innowaton to maraton tworzenia rozwiązań. Wyzwań, które młodzież dostała od firm. Głównym celem innowatonu jest stworzenie prototypu rozwiązania, czyli takiego przykładowego, które później można testować i ostatecznie wdrożyć w życie. Obóz przedsiębiorczy Innovation Campaign Starter to 5-dniowe wydarzenie dla młodzieży w wieku 15-19 lat. Też zaprosiliśmy osoby, które działają na rzecz Gdańska albo chcą działać, po to, żeby stworzyły rozwiązania, tak zwane innowacje, dla wyzwań, które przygotowali nasi partnerzy obozu. Młodzież uczy się całego procesu projektowania rozwiązania. Począwszy od potrzeb, zastanawiając się nad grupą docelową, aż dochodząc do projektowania tego rozwiązania, budując prototyp, przygotowując prezentację, ucząc się, jak o niej komunikować i w ogóle jak powiedzieć, żebyśmy byli dobrze zrozumiani. Stykanie się z wyzwaniami prawdziwych firm to jest duża nauka, o której w ogóle nie miałam pojęcia, że jest dostępna dla tak młodych ludzi. Drugiego dnia były wizyty studyjne. Jeździliśmy po firmach, dla których robimy zadania. Był to PSZOK, czyli Zakład Utylizacji. Bardzo podoba mi się możliwość spotkania z ekspertami, poznania ludzi, którzy wykonują nietypowe zawody i są otwarci właśnie na spotkanie z młodzieżą. Pojechaliśmy na stadion, gdzie ugościli nas przedstawiciel InvestGda. To są licealiści, w związku z tym oni są w przededniu tego momentu, w którym sami będą wybierać swoją drogę zawodową, więc mogą już na tym etapie zobaczyć, jak działają firmy. Celem InvestGda generalnie jest wsparcie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców Gdańska, jak i rozwój innowacyjności, kreatywności, dlatego tutaj jesteśmy, będziemy wspierać. Przygotowaliśmy trzy wyzwania. Pierwsze wyzwanie, uświadomienie, po co funkcjonują ogrody zoologiczne, dlaczego warto o nie dbać i dlaczego warto je odwiedzać. Drugie, wprowadzenie e-rozwiązania, aby dostosować funkcjonowanie ogrodu zoologicznego do postępującego procesu cyfryzacji. Trzecie wyzwanie, zaaranżowanie przestrzeni, która będzie wartością dodaną do samej wizyty w zoo, oprócz odwiedzenia mieszkających tam zwierząt. Zaskoczyła mnie otwartość i kreatywność tych młodych ludzi. Znaczy ja wiedziałam, że oni będą świetni, ale poziom, który reprezentują i pomysły, które wypracowali, w ogóle szczegółowość rozwiązań, które wypracowali, no to nawet mnie zaskoczyła. Piątek był ważnym dniem dla naszych obozowiczów. Dlatego, że tego dnia przedstawiali przed jury, przed zaproszonymi gośćmi swoje pomysły oraz byli poddani ocenie publiczności. Podczas finałowej gali wyłoniliśmy najlepsze pomysły. Młodzieży życzę przede wszystkim tego, żeby ta kreatywność, która towarzyszy im w ciągu tego tygodnia, nie opuszczała ich, żeby ta energia, która tutaj się wytworzyła, towarzyszyła im codziennie. No i żeby przede wszystkim byli odważni, z odwagą wdrażali w życie swoje rozwiązania.